te wakacje odkrywamy Dolny Śląsk rowerowo. Inspiracje podsyła Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Z nami gość pan Adam Zawada, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ponad 2900 kilometrów frajdy dla każdego. Tak brzmi hasło. Czy to prawda, że tyle różnych tras do wyboru i można sobie manewrować dowolnie? Tras na Dolnym Śląsku jest mnóstwo, ale co ciekawsze, one są niezwykle różnorodne. Znaczy, mamy naprawdę świetnie przygotowane, profesjonalne trasy dla ludzi, którzy potrzebują trochę mocniejszych wrażeń. Mówimy na nie single tracki, trasy górskie z dużymi przełamaniami, z podjazdami, takie troszkę bardziej wyczynowe. I co ciekawe, one są dostępne także dla ludzi ze średnią kondycją, dzięki wykorzystaniu rowerów elektrycznych. I to jest absolutny game changer. Tu widać, że turystyka rowerowa zmienia się bardzo szybko właśnie dzięki temu, że mamy to dodatkowe turbo wspomaganie elektryczne w rowerach. Ale oprócz tego mamy trasy crossowe, mamy trasy rodzinne, mamy te trasy nad rzekami, jeziorami i tak dalej. Rower daje tą możliwość, że możemy Dolny Śląsk wjeżdżać trochę szybciej, trochę energiczniej i mieć trochę więcej bodźców na jednym szlaku. I do tego serdecznie zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali. Niesamowita przygoda, zwłaszcza na tym tajemniczym Dolnym Śląsku. No mamy to szczęście, że na Dolnym Śląsku rzeczywiście tereny są różnorodne i można przez różny teren przejeżdżać. Dokładnie tak. I to jest sprzęt. Niesamowite jest też to, że Dolnoślązacy, ale także inni turyści, no także z zagranicy, coraz chętniej wybierają właśnie tą formę zwiedzania Dolnego Śląska i nie tylko, więc naprawdę wydaje mi się, że się nie mylą, skoro tak często i tak licznie i z takim ogromnym progresem tych turystów na Dolnym Śląsku, akurat turystów rowerowych, jest coraz więcej. Zachęcam i zapraszam na Dolny Śląsk. I temu też służy kampania Znajdź swoją trasę, bo wy udostępniacie wiele takich tras. Wystarczy sobie określić poziom trudności, sprzęt, jaki mamy, cel, czy to ma być turystyka taka rodzinna, czy to ma być bardziej wyczynowe. No i takie trasy zebraliście. Tak, ale także jakby zebraliśmy i zbieramy cały czas. I co ciekawe, chcemy je opublikować nie tylko w internecie, ale stworzyć specjalną aplikację, która jest na finiszu i już wkrótce będzie dostępna. To będzie Dolny Śląsk rowerem. Akurat teraz ją modernizujemy i będzie tam około 250 tras dostępnych właśnie w różnym, o różnym stopniu trudności, przez różne krajobrazy. I co ciekawe, będziemy mogli sobie chociażby skorzystać z takiej dosyć unikatowej właściwości trasy. Podjeżdżając na przykład na stawie miliskie, będziemy w stanie zaznaczyć trasę o określonej długości. Jednocześnie w tym samym miejscu, w którym przyjechaliśmy, wrócimy z powrotem. Jakby daje to taki komfort, że trochę nie musimy myśleć, jak tą trasę poprowadzić i będziemy mogli ją dobrze i precyzyjnie zapanować. Będą tam również trasy dla osób z niepełnosprawnością, co bardzo ważne, bo chcemy ten Dolny Śląsk otwierać także dla tych ludzi, którzy mają trochę więcej trudności z pokonywaniem barier i chcemy to po prostu też ułatwiać. Te trasy rodzinne, one są niezwykle ważne. Jedziemy z małym dzieckiem, to chcemy mieć pewność, że po pierwsze trasa jest dobrze przygotowana, że akurat dziś jest przejezdna i to też jest ważne, że to będziemy po prostu wiedzieć. Czyli my te trasy na bieżąco monitorujemy, co jakiś czas przyjeżdża nimi profesjonalista, który sprawdza, czy nic się tam nie uszkodziło, czy trasa jest przejezdna, czy jakieś drzewo się nie zwaliło, czy może jest jakiś inny grząski teren i tak dalej. To będziemy wiedzieć. No ale oczywiście ten portal rozwijamy. Ja myślę, że tak w połowie, za parę dni będziemy już mogli go prezentować szerzej publicznie. No i wtedy Państwa odsyłamy też na portal www.dolnyśląskrowerem.pl. Tam rzeczywiście sporo takich tras sprawdzonych się pojawi, wiele ciekawych pomysłów. No ale właśnie, jeszcze chciałam zapytać, bo Dolnośląska Organizacja Turystyczna w te wakacje uruchomiła też kilka innych ciekawych projektów, między innymi Szlak Tajemniczych Podziemi. Oj, czyli świetne też wydarzenie. Coś, co Dolny Śląsk obfituje. Tak. No wiemy, że ten Dolny Śląsk jest bardzo tajemniczy, dosyć specyficzny w tym sensie, że mamy na przykład mnóstwo szlaków tajemniczych, takich podziemnych tras turystycznych, jak na przykład kopalnia Złotostoku, ale także Srebrna Twierdza Góra czy Twierdza Kłodzka, ale też coś wyjątkowego na skalę Polski, jak kopalnia uranu w Kletnie, oczywiście już nieczynna, więc możemy czuć się bezpiecznie. I takich atrakcji jest jeszcze naprawdę bardzo dużo.
I chcieliśmy pokazać to Dolnoślązakom, zachęcając ich też w dodatkowy sposób. To znaczy uruchomiliśmy konkurs zdobywcy tajemnicy podziemi, w ramach którego możemy wygrać właśnie rower elektryczny, ponad 10 tysięcy wartości, ale także dwa vouchery o wartości około 1000 zł. Aby je zdobyć, musimy odwiedzić wszystkie 10 atrakcji, które znajdują się na szlaku, zebrać specjalne pieczątki, a następnie wymyślić hasło, zrobić zdjęcie i przesłać na wskazany adres, który znajduje się właśnie na stronie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do czego serdecznie zachęcam, bo atrakcja jest ogromna już sama w sobie, zwiedzając te szlaki można przeżyć fajną przygodę. A akurat jest dużo czasu, bo do końca września możemy o tą nagrodę powalczyć. Ale oprócz tego uruchomiliśmy również drugi konkurs, taki trochę jakby bardziej, powiedziałbym, szeroki dla szerszej publiki. Czyli dla wszystkich, którzy chcieliby zwiedzić coś na Dolnym Śląsku i pokazać to dalej. Dokładnie tak. Pokazać to dalej w formie filmowej. Tytuł to Dolny Śląsk Mówi, tak specjalnie to jest to pewna gra słów. Chcemy, aby turyści zwiedzając Dolny Śląsk zrobili krótki, do 2 minut film, który będzie prezentować Dolny Śląsk, ale też ich specyficzne atrakcje, przeżycia, emocje. Po prostu to, co Dolnoślązacy, ale tak naprawdę co turyści chcą pokazać o Dolnym Śląsku. Można ten film przesłać na wskazany adres. Oczywiście to zachęcam również do zwiedzenia strony Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Tam znajdziemy pełen pakiet informacji, no i oczywiście możemy korzystać z Dolnego Śląska, przy okazji wygrać 5 tysięcy złotych za pierwszą nagrodę, 2 za drugą i 1 za trzecią, więc dodatkowo możemy sobie po prostu te wakacje na Dolnym Śląsku sfinansować. I jak wszystko nam się to pięknie łączy, bo rowerowo możemy przecież dotrzeć i do kopalni, tak, i możemy na rowerze gdzieś pojechać, nagrać filmik, więc turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku jak najbardziej. My również w naszym programie telewizyjnym Ruszaj z nami, który już niebawem startuje, będziemy Państwu pokazywać te ciekawe trasy w naszym regionie i atrakcje turystyczne. Pan Adam Zawada, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Inspiracje są, to my, dalsza część programu. Do zobaczenia na Dolnym Śląsku. Tak jest.